Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, jesteśmy na Rafach konkretniej, można by tak to ująć. Robiliśmy ostatnio zadanie Wola Korowskiego. No i co? I mamy naszego człowieka za burtą, czyli Dandolo. Musimy go zaprowadzić teraz prosto na naszego Albatrosa. Możesz mi coś powiedzieć o flocie orków? O flocie orków? Co chcesz o nich wiedzieć? Jak to się stało, że udało im się tak łatwo pokonać naszą flotę? No cóż, wielu zadawało sobie te pytanie, ale każdy na to miał inną odpowiedź. A jakie jest twoje zdanie na ten temat? Moje zdanie? Powiem ci, ale wielu dostojnikom króla to się nie spodobało. Król i jego paladyni w zasadzie byli zajęci wojną lądową przeciw orkom. O tym, że w pewnym momencie orkowie sformują swoją flotę, która może stać się zagrożeniem dla nas, nikt nie pomyślał. A jeśli pojawiał się temat w tej sprawie, to był bagatelizowany przez paladynów. Nawet dzisiaj tacy ludzie, jak Ganelun, nie chcą uznać tego, że porażka naszej floty, to w większości ich wina. Powiem ci jedno. Naszą flotę niewybaczalnie zaniedbano na rzecz armii lądowej. Nawet kiedy orkowie zakończyli formowanie floty, paladyni byli przekonani, że szybko sobie z nim poradzą. Bardzo wierzyli w potęgę bojową, prędkość i zwrotność naszych statków. Ale gdzie zbyt wielu myśliwych, tam dla zająca pewna śmierć. Tak było i z naszą flotą. Na archipelagu wschodnim nastąpiła pierwsza druzgocąca klęska naszych statków. Jak to? Co odegrało decydującą rolę w tej bitwie? Jak to co? Przeważające siły orków i ich taktyka, oczywiście. Orkowe gejlery okrążyły naszą flotę tak szybko, że prędkość i zwrotność naszych statków straciła swoje znaczenie. Orkowie zdobywali statek za statkiem, okrążając je kilkoma galerami jednocześnie. Skutkiem czego, wiele z naszych statków wpadło w ręce wroga prawie bez uszkodzeń. I jakby tego było mało, teraz te statki orkowie wykorzystają przeciw nam w najbliższych bitwach. Kiedy zakończyła się bitwa na archipelagu wschodnim, nasza flota południowa została praktycznie rozbita. Tylko kilku królewskim statkom udało się uratować. Orkowie wykorzystując zamieszanie w naszej flocie, ścigali nasze statki, co wywierało coraz większe przerażenie wśród marynarzy. Wszystko skończyło się tym, że cała nasza flota została stopniowo zniszczona. Teraz do dyspozycji króla zostało tylko kilka statków. Albatros, Esmeralda i bogowie wiedzą, jaki jeszcze statek. Tutaj jesteś. Już zaczęliśmy się martwić o ciebie. Cieszę się, że cię widzę. To mogło się źle skończyć. Co się stało? Opowiem krótko. Duża fala uderzyła we mnie i wyrzuciła za burtę. Na początku byłem nieco oszołomiony, ale wkrótce fala wyniosła mnie na terafę. Pomyślałem, że teraz jestem bezpieczny. Ale gdy tylko wszedłem na ląd, niespodzianie z morza wyłonił się wodny golem i zaatakował mnie. Szybko stamtąd się oddaliłem i w końcu trafiłem tutaj, gdzie moja sytuacja nie wyglądała lepiej. Najpierw zaatakowało mnie kilka gryfów nocnych, ale z nimi szybko sobie poradziłem. Ale wtedy nadeszła ta bestia. Na Innosa. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem. Najpierw sądziłem, że to cieniostwór, ale kiedy uważniej się przyjrzałem, to doszedłem do przekonania, że tak przerażające zwierzę mogło wyleźć tylko z Mrocznego Królestwa Beliara. Ale mi się poszczęściło. Schowałem się w tej rozpadlinie, dlatego ten stwór mnie nie zauważył. Pojęcia nie mam, jak takie stworzenie mogło trafić na tę jałową rafę. Może gdzieś tu znajduje się wejście do piekieł, z którego przybył ten stwór. Radzę ci tylko unikać tego stwora. Bestia nie żyje. Naprawdę. Bardzo dobrze. Nie sądzę, abym poradził sobie z tym stworem. Najlepiej będzie, jeśli wrócimy na statek. Dobrze. Powiedz, kiedy będziesz gotów do powrotu. Chodźmy. No to chodźmy. Wiecie co? Sprawdzimy, czy on się może teleportować ze mną. To znaczy, jeżeli ja się przeteleportuję, czy znajdziemy go prosto na statku? Okej, nie mogę się teleportować. To utrudnia nam w takim razie sprawę. Okej, no odsyłać go do jaskini nie chcę. Zróbmy tak, żeby się poruszać tym samym krokiem, że ja sobie zdejmę pierścień prędkości na chwilę. I po prostu się przejdziemy. No niestety. Ale tak trzeba będzie to właśnie zrobić.
Dobra, tam jest nasz statek, więc teraz przed nami długa podróż będzie w wodzie i kolejne bujanie. Ach, moi drodzy, ja dalej sobie nagrywam zapasowe filmy. Ile tylko mogę czasu na to poświęcić, to nagrywam i bardzo mi z tym jest dobrze. Co prawda nie mogę liczyć na żadną pomoc od Was w takim wypadku, ale na razie sobie jeszcze radzę, więc nie mam takich momentów, żebym się miała gdzieś zaciąć z czymś. Szczególnie, że używam nałogowo solucji, żeby wszystkie zadania zrobić tak jak trzeba. Staram się jednak tutaj, żeby ta seria, wiecie, szła płynnie. I zawsze się starałam takie rzeczy robić. Jak od razu nie wiedziałam coś, gdzie szukać, to właśnie się starałam. Chyba, że już się zna grę. Wiecie, w momencie, gdy się przeszło Odyseję do właśnie gdzieś tak mniej więcej jednej trzeciej, czwartego rozdziału, może jednej piątej, jednej czwartej, no to się już wie mniej więcej co robić, nie? Żeby było okej. Także ja z tym akurat już nie mam takich problemów. Przy okazji się nauczymy mistrza złotnictwa. I w ogóle też nie wspominałam Wam nagrywając ostatni odcinek, ale ulepszyłam sobie tam zbroję paladyna. Teraz mamy 120 ochrony do wszystkiego. Tak, właśnie tak to wygląda. Jezu, jak tutaj szumi. Jesteśmy na miejscu. Wreszcie dotarliśmy do celu. Bez Twojej pomocy na pewno bym zginął. Dziękuję Ci. Och, zanim zapomnę. Zanim popłynąłem na rafę, chciałem popłynąć na inną, która znajduje się tuż przed naszym dziobem. Widziałem tam statek orków. Kto wie, co można tam znaleźć. Okej, statek orków mówisz, tak? No to w takim razie popłyńmy tam. Jak najszybciej. Boże, jak ta woda tutaj szumi. Tutaj jest ten statek, więc uff, na szczęście się nam uspokoiła ta woda. Mam nadzieję, że będę mogła potem wrócić teleporterem. Byłoby fajnie, ja powinnam dalej mieć ten teleport, który dostałam od Baldwina. No a jak nie, no to będziemy niestety musieli podpłynąć. Ale tak, no tutaj warto to zadanie też zrobić. Ogólnie jakbyśmy nie poszli do tamtej jaskini, gdzie byliśmy z tymi szkieletami, to by nam się anulowało zadanie Wola Korowskiego. Także anulowało, byłoby niewykonane po prostu, zepsute. Także taka ciekawostka. No kurde, no dajemy, dajemy szybko. W ogóle dalej jest chyba noc znowu. Albo jest dzień, tylko taki w chuj dziwny. Nie wiem. To jest bardzo dziwne. No tak, galera orków. Kto by się tego mógł spodziewać, co? Okej, już widać pierwszych orków. Nie wiem, co ten ork robi. Niby. A to marynarz, dobra. Wyglądał, jakby przeglądał jakiś list w butelce. Jezu, jak ta woda buja, to się robi aż mi słabo. Róg kozy znalazłam. Cokolwiek to jest i do czegokolwiek nie służy. No nie wiem. Ten ich statek to widzę też ciekawie się tutaj zacumował. To wygląda jakby się kuźle rozbił, a nie. No chyba nie zaprzeczymy w ogóle, że tak dziwacznie się dosyć prezentuje. Co oni tu mają? Beczkę wina. Okej. Oh my god. No nie, tylko mi się nie baguj tutaj, stary. Pewnie
Pytanie, jak się tutaj poruszać, co? Tędy może jakoś da się wejść? Super by było. No ja bym tędy weszła. Ale niestety chyba nie tędy. Okej, jednak się udało, dobra. Tutaj widzę, że jakieś fajniejsze czary mamy. Dobra, zerknijmy sobie na ten statek. Nie wiem, jak oni mają zamiar stąd potem odpłynąć, ale nie wygląda ich statek zbyt dobrze. Kurde, pierwszy raz widzę orka, który piłuje. Trochę nam też zajdzie tutaj czasu w tym miejscu, więc... No, czy tak prędko nam się uda dostać do celu, to wątpię. Będziemy mieli do czynienia z samymi marynarzami, to nie będzie żaden problem. Dobra. Tam potem będzie trochę gorzej, jak będziemy szli głębiej. Oni tutaj kopią. Także my też sobie pokopiemy trochę. Dlatego też nie spodziewam się, że uda nam się dużo zrobić w dzisiejszym filmie. Tutaj są fajne złoża, typu na przykład złoże rubinu jest chyba na górze, albo czarnej rudy właśnie gdzieś. Także sporo bryłek możemy wykopać. I warto to zrobić. W ogóle fajnie, że dalej mi rośnie procent wydobycia. Mimo, że już mamy... Taki moment, taki próg, że mamy już dodatkowe statystyki z tego. Cały czas zapominam, żeby sobie zeżrać część przedmiotów, które mam. Czyli te zupki. Ale no na razie jakoś nie mam ochoty ich jeść. Może inaczej, nie chcę tracić na to trochę czasu. Jezus, ile będziemy kopać tą bryłkę? Dobra. Tu jest jakieś fajne złoże. W ogóle bardzo fajnie, że tacy w teorii zwykli jakby zwiadowcy, wiecie, kopią takie rzeczy. Właśnie tu było dużo czarnych pereł, a tu jest złoże rubinu na przykład. Więc zobaczymy, jak teraz nam odpadają. 2, 3, 4, 5, 6, 7... 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 29 rubinów z takiego jednego. A tu jest złóż rubinu więcej. Tu aż trzy nam odpadły, dobra. Jak widzicie, one są nieoszlifowane. Ale my podobno na osełce, jeżeli nas ktoś ładnie nauczy, to będziemy w stanie to robić. I nie wiem, czy to nie chodzi właśnie w tym wypadku o tego mistrza złotnictwa, którego może nas nauczyć Hawk. Mam takie wrażenie, że to właśnie o to chodzi konkretnie. Nie wiem, po co nam będą oszlifowane rzeczy, ale wiem, że kiedyś, jak widziałam na jakiejś grupce gotikowej, to ktoś się pytał o to w 5 rozdziale. Więc możliwe, że będzie to do czegoś po prostu wymagane. Kurde, leci nam ten czas na odcinku, jak nie wiem. A człowiek nawet nie zdążył zbyt wiele zrobić, nie? Ale tutaj jest akurat konieczność wykopania, bo nawet tutaj nie możemy wrócić, więc tym bardziej warto to kopać już teraz. Ale kurde, takie złoża rubinu, to jest fajne w ogóle.
że takie rzeczy są tutaj dodane. Zajebista sprawa. No dawaj szybciej, kopto. Mordo. Mam wrażenie, że tą czerwoną rudę to się najdłużej kopie. Nie chce się wyeksploatować ta bryłka w ogóle. Znaczy ta żyła. Chryste, panie, no będę miała tego od cholery. O, fajnie, zbagowałam się, więc było szybciej przez chwilę. Jakby z, wiecie, skuciem tego. To akurat było spoko. Kurde, to jest typowo chyba z rubinami miejsce. Bo nie widzę żadnych innych złóż. Gdzie mi się obzorało, że było złoże czarnej perły? Nie wiem. Ale dałabym sobie rękę uciąć, że coś takiego było. Ale to by mi się nie zgadzało, bo przecież czarne perły wypadają z muszli, więc chyba nie ma takiego złoża i to jakieś moje drdy małe. Chociaż z drugiej strony, przecież mieliśmy złoża akwamarynu i akwamaryn też był w innym miejscu, nie? Okej, okay, żebym nie spadła. Bo wtedy już miło nie będzie, jak spadnę. No chodź. Dobra, udało się. Zobaczmy, co my tu mamy. Skrzynia z minerałami. No tak podejrzewałam. Kurde, to wyglądało, jakby tędy dało się wspiąć gdzieś wyżej. No i mam rację, że się da. Tylko, że tutaj nic nie ma. A szkoda, bo gdzieś wyczytałam w solucji, że na którejś wysepce jest szczaw królewski. Nie chciałabym go bardzo pominąć, ale też nie chcę mi się każdej wysepki tak właśnie sprawdzać w 300%. O, tu jest więcej orków w tym miejscu. No i są ci tacy silniejsi już, jak widać. Schowaj te kusze. Schowaj ją. Ale się... Znaczy, powinnam się przyzwyczaić do walki z takimi orkami w większej ilości. Ale on ma kosę. Co oni mieli przy sobie? Krusz warok? Taki, kurde, jest rozpierdzielony? Taki wielki? Taka wielka, długa kosa? Masakra. No, tu są cuda, bo tu jest i szaman, i pułkownik. Okej, okay, pułkownik już na szczęście umarł. Niestety jego broń poleciała gdzieś w pizdu. To już trochę gorzej. Tutaj ile czarów zostawili? Chryste, panie, co tu leży? Albo raczej co tutaj nie leży? No i tu jeszcze jest złoże czerwonej rudy. I co? I to by było wszystko? Nic więcej już tu nie znajdę. Wydawało mi się, że tu było więcej kruszcu. Ale może mi się tylko wydawało. Spróbujemy się dostać teleporterem na statek. Byłoby świetnie, gdyby się udało, ale boję się, że gra mi nie pozwoli. Niestety. Jestem ciekawa, jak stoimy z nowym poziomem. Bo też będę chciała przeznaczyć na pewno w akrobatykę trochę, czyli tego piątaka. Mogłam się już dawno też tej akrobatyki nauczyć, bo jednak czasami jak spadniemy, to sporo dostajemy obrażeń z tego. A akrobatyka by nam tutaj nieźle pomogła w tym, żeby tych obrażeń tak nie otrzymywać. Jezus, ile można to kopać? Stary, no... W ogóle nie wiem nawet, co z tej czerwonej rudy można robić, bo jest czarna ruda, czerwona i niebieska. I czerwona ruda to nie są bryłki żelaza, bo w jakiejś chyba części Gotika było tak, że tak jakby te czerwone to było żelazo.
Możemy użyć teleportacji, czy nie za bardzo? Nie. Niestety gra mi nie daje. Szkoda bardzo. Może gdyby tak zaryzykować, spadek na dół, zabijemy się? Chyba nie. Nie, dobra. Mój statek jest w którym miejscu? Tutaj gdzieś. Okej, tu jest. O, niestety. Będziemy mieli dyskotekę. Mogłabym iść jeszcze na tamtą jedną rafę. W sumie nic mi nie szkodzi zobaczyć, co tam jest, bo... Ale wiecie co? Nie chce mi się. Nawet jeżeli byłby jakiś jeden szczaw królewski, to szczerze, czy warto? Może bez przesady. I tak mamy fajne statystyki. No dobra, szybciej płyńmy, Boże Święty. Pod ten statek się płynie i płynie i płynie, nie można dopłynąć. Na szczęście, czyli tak, wysiądziemy sobie z wody, wyjdziemy z wody, wejdziemy po drabinie, powiemy Dandolo, okej, bo tutaj jest słońce, tylko ono jest dziwne. Znaczy, aktualnie zachodzi chyba. Tak powoli. Razem z nami, bo się też dzień kończy. Tak jest 18:10. Pierwszy raz widzę animację zachodzenia słońca w Gotiku. W sumie. Dobra, bo tutaj tak szumi. Właź na górę. No i tak, czy Dandolo jest tutaj na miejscu? Powinien być. Jest. Udałem się na rafę ze statkiem orków. Niektórzy orkowie przeżyli katastrofę. Zająłem się nimi i uwolniłem od kilku cennych rzeczy. Wspaniale. Wiedziałem, że będzie warto. Okej, czyli tak jak podejrzewałam, oni się tam rozbili, bo ten statek naturalnie nie wyglądał. Dobra, Hawk jest na dole, bo tam tamowali tę dziurę przecież, nie? Tu niby dalej jest woda. Co? Jaką broń? Przede wszystkim, ale gdyby, ale to ma, nie. Okej. O wykuwaniu broni, złotnictwo. Chcę być mistrzem złotnictwa. Teraz nauczę cię, jak tworzyć potrzeb innym. Roz Okej, teraz. dobra. Pytanie, czy ja na osełce będę w stanie sobie zeszlifować kamienie? Myślę, że możemy to sprawdzić, czy jesteśmy w stanie. No, możemy. Oszlifujemy sobie na przykład topaz. Okej, spoko. W ogóle miałam chyba tylko jeden, albo one się resetują. Dobra, no to nauczyliśmy się tego, byliśmy tam. No to idziemy chyba do Gernota, nie? Odnalazłem Dandola i wróciliśmy na pokład. O Innosie. Wszystko ci się udaje. Cieszę się, że nasz stary przyjaciel wciąż żyje. Rzeczywiście to zrobiłeś. Jestem z ciebie dumny. Co z dziurą? Za niedługo zostanie zatkana, no i wreszcie sztorm słabnie. Dlatego możemy kontynuować naszą podróż. No, kocham to, jak mnie tak wywala. To już warant chyba tak stuprocentowo. Więc, Paladynie, dotarliśmy do brzegu Tarantu. Co mam teraz zrobić? Siłą niczego tu nie osiągniemy. A więc musisz działać sprytnie i odważnie, jeśli chcesz poradzić sobie z czyhającym tu niebezpieczeństwem. Weź tę szatę. Taką noszą uczniowie czarnych magów z Arantu. Dopóki będziesz ją nosił, wrogowie będą uważali ciebie za swojego i nie zaatakują cię. Skąd masz tę szatę? Mistrz Wulfias zdjął ją kiedyś z jakiegoś adepta. Teraz uważa, że możemy jej ponownie użyć. No cóż, zobaczymy, czy ma rację. Tylko nie ubieraj jej tu, na pokładzie, bo łatwo możemy pomylić cię z wrogiem.
Zdejmuj ją także przed spotkaniem z koczownikami i innymi ludźmi walczącymi z asasynami. I jeszcze jedno. Niestety, nie możemy ci pomóc w tym zadaniu. Jeśli orkowie lub asasyni dowiedzą się, że u wybrzeży Arantu stoi królewski okręt, to z nami wszystkimi koniec. Nikomu nie będę mówił, że tu zszedłem na ląd. W to nie wątpię. Jak znajdziesz się na brzegu, kieruj się do Ashdodu i postaraj przedostać się do świątyni. Jeśli zagrażające nam zło naprawdę pochodzi stamtąd, spróbuj dowiedzieć się o nim jak najwięcej. A teraz już idź. Niech Emaus cię wspiera w tym trudnym zadaniu. Świątynia Ashdodu. Chyba zatrzymam się na dłużej w Arancie. Jeszcze raz mógłbym odwiedzić tam... odwiedzić inne wyspy i Korinis. Wysłannicy ciemności. Okej, okay, orkowie. Przyjaciel koczowników, droga asasyna. No, mamy znowu tych zadań dużo. Miecz poległego paladyna, cenna księga, lek dla Waliny. No powiem szczerze, moglibyśmy te questy pozamykać, które mi jeszcze zalegają. Tak na szybko. Bo wymagają ode mnie dwa zadania, na pewno małej ingerencji tylko. Także możemy jeszcze się przepłynąć gdzie indziej. Musimy opuścić Arant. Dlaczego tak nagle? Muszę zrobić coś ważnego. W porządku. Ufam ci. Gdy wyjdziemy na otwarte morze, to powiesz mi, dokąd chcesz płynąć. Dobra, to jest akurat bardzo fajne. Ponieważ teraz możemy właśnie z tego korzystać. Niestety za każdym razem trzeba będzie właśnie tak dwa razy się tepać, no ale... niech i będzie w ten sposób, jak trzeba. Dokąd teraz płyniemy? Sam obierz kurs. Gdzie płyniemy? Kondera, Tamora, Varant, Adarmos, Korus, Korinis. Na Adarmos na chwilę może. Płynie migrek na Adarmos. Dobrze. Więc nie ma co zwlekać, odbijamy od brzegu. Na Adarmosie mamy oddanie tutaj... Witaj. Ty znowu tutaj. Tak. Ale tym razem nie musiałem przemykać się obok piratów. Na szczęście, nie jest to już konieczne. Niestety, Rash zabronił nam chodzić do lasu. Spotkałem twojego syna. Mój syn. Gdzie on teraz jest? W Korinis. Niedługo powinien do ciebie wrócić. Niedługo wróci. To... po prostu brak mi słów. Muszę iść dalej. Powodzenia. To wspaniale. Dziękuję ci za tę wspaniałą wiadomość. Dobra, na razie nie wgłębiajmy się w to dlaczego, co, gdzie i jak. Ja tylko chciałabym tutaj właśnie pozamykać część zadań. Lecimy dalej. Lek dla Waliny to była wysepka... kurde, nie pamiętam niestety która, więc trzeba będzie zaraz pomyśleć trochę. Kondera czy Korus? To było Korus chyba. Płynie mi grek na Korus. Dobrze. Także na szybko płyniemy. Ten lek dla Waliny, no. Nie da mi to żyć. Tak jest, jesteśmy. Tutaj teleporty powinniśmy mieć. Do wioski. Przyniosłem ci lekarstwo. Dziękuję. Nie musisz. To powinno mi pomóc. Ale jak mogę ci się odwdzięczyć? Nie ma potrzeby. Wracaj do zdrowia. To szlachetne z twojej strony. Niech bogowie czuwają nad tobą. Witaj, Walino. Postanowiłem cię odwiedzić. O, to miło z twojej strony. I jak, wszystko w porządku? Tak, czuję się znacznie lepiej, Rolandzie. I to dzięki tobie. Spróbuj mojego gulaszu. Dopiero co go przygotowałem. Mam nadzieję, że będzie ci smakował. Dobra, no na pewno. Co my mamy jeszcze takiego do dokończenia? Rusznikarz nie, prowiant dla Sandroka. Nie mam na razie wina z Varantu. I nie mamy mąki. Królewskie szaty nie, miecz nie, cenna księga. Możemy spróbować się dostać do jednego miejsca, tylko boję się, że tam umrzemy. Możemy jeszcze towarzysza broni załatwić sobie w Korinis, ale tam też boję się, że umrzemy. Ale dobra, nie przejmujmy się tak bardzo tym. Teleportacja do wioski. Matko, nie do wioski.
Szkoda, że tutaj nie ma teleportu, wiecie. Typowo właśnie tam na to nadbrzeże, nie? Bo teraz by się wypadało tam jakoś szybciej dostać. Jak widzicie, w ogóle tutaj się nie zrespili nowi przeciwnicy. To jest w sumie taka jedna z nieliczniejszych wysp, gdzie się w sumie za wiele nie zadziało. Aha, bo ja cały czas biegam bez pierścienia prędkości, mi coś nie pasuje. Chryste, czemu nie mówicie? Nie, no wiem, że nie możecie, bo i tak by do mnie wasza wieść nie dotarła, ale kurde, się zastanawiam, co mi tak długo schodzi, żeby się gdzieś dostać? Masakra z tym. Pytanie, czy mogę sobie wskoczyć na łódkę, czy muszę do Ernsta zagadać? Do Ernsta. Dobrze. Dobra, to zabieramy się. Super i spróbujemy na Tamorze pobuszować. Dokąd teraz płynie? Dobra, to możemy kliknąć na Tamorę, tak. Płynie dobrze. Kwestia kopaczy to na razie ją w ogóle pominę, nie? Okej, okay, oni tutaj są, ale ja bym chciała zerknąć do innego miejsca. Tylko przydałoby mi się iść w Kimę. Aha, bo ja też bez lokatora sobie biegam. Dobra. Nie, nie teleportuj się, Chryste, co ja robię. Gdzie jest mój śpiwór? Tu jest. Kimnijmy się do następnego rana. Na Tamorze akurat jest bardzo dużo zmian i tutaj wypadałoby akurat dłużej pobyć. Ale na razie nie mam na to zbytnio ochoty. Tutaj i nowi przeciwnicy się pojawili. I w ogóle dużo rzeczy się wydarzyło. Spróbujmy się dostać do świątyni Innosa, którą tutaj mieliśmy. Tu jak widać mamy przeciwników i boję się, że sobie z nimi nie damy rady. Bo to są właśnie poszukiwacze. Ała! O tym właśnie mówiłam. Jak widzicie, oni nie chcą za bardzo broni wyciągnąć. Nie ma opcji. Jak widzicie, oni są bardzo mocni i oni mi robią siekę z mózgu. Czyli na razie się tutaj nie dostanę. Czyli do Korinis też nie ma co wracać, bo dostaniemy w pierdy, jak ich mało. Chyba, żebyśmy rzucili jakiś czarno, ale... Szczerze, no nie wiem, co by mogło tutaj cokolwiek dać. Wiecie co, korzystając z okazji, jak już tu jestem. Skąd ja mam tyle eliksirów życia? Wypijmy sobie te rzeczy do stałych bonusów. Będzie mi ten ptak tutaj mnie drażnił. Kompoty z jabłek. Dobra, na przyspieszeniu, bo będziemy to pić i pić. Co my tu mamy więcej? Gruszki, kompot z gruszek. Tutaj jajka, te sprawy, zupy rybne, serowe, marchewkowa. To nie, ziołowa. Nie wiem nawet ile ja miałam wreszcie tej siły. Chyba 210 coś około mieliśmy. Jeszcze zupę z mrocznych grzybów. Nie no, jak widzicie jest problem, a tą świętą księgę to by było fajnie zrobić, bo chyba moglibyśmy. Znaczy w sumie nie widziałam ciała, żeby tam leżało, ale możliwe, żeby tam było. Dobra, i to chyba były wszystkie stałe rzeczy, które mogłam sobie wypić. Jeszcze mam pomidorową. Tutaj to... Jeszcze mam mocny... O ja pierdolę, dobra. To ja mam bonusów od cholery do siły. To teraz myślę, że te szczawy jak będziemy mieli, to będziemy do zręczności robić rzeczy. Czyli jednak jak gdzieś tam widziałam, to do siły naprawdę jest dużo rzeczy.
Bo miałam takie info i nie chciałam uwierzyć w to. Że jest tak dużo bonusów, no jednak faktycznie jest ich tak dużo. Ja pierdzielę, dobra. Fajnie, że siłę mamy, że życie mamy, tylko że ja no... 200 many mam, okej. Tchnienie śmierci, no nie za bardzo. A deszcz ognia? Czemu nie mam założonego? Przecież na pewno jeszcze jeden mam deszcz ognia. Mam 3. Pierdzielnęłabym tam nim deszczem. Ale to im niewiele zrobiło, podejrzewam. No raczej nie. Z kuszy to ja tym bardziej tam nie robię cudów, więc... Ja bym tylko chciała podejrzeć... Czy tam leży jakieś ciało? Zaraz, oni tutaj nie potrafią strzelać przez to okno do mnie? No nie, nie potrafią. Ej, to elo, dobra. Robimy w takim razie challenge ze strzelaniem do nich. Może kiedyś któregoś zabijemy jednak. Bo bardzo mi zależy, żeby to miejsce sprawdzić, jak już tu jestem i jak sobie badamy te wyspy. Zobaczymy, ile w ogóle za poszukiwacza jest expa. Ej, no naprawdę, czy ja teraz oszukuję system? Chyba nie. Ty, bo oni się leczą. Nie zwróciłam niestety uwagi, ile expa za niego. 450 tylko? Za takiego śmieciucha, kurde, z którym się trzeba bić 300 lat. Chyba powaliło kogoś. I to tak naprawdę solidnie. Okej, tu się zrespiły nowe rzeczy. Skóra wilka, dlaczego? Nie wiem. Bo tu miało być coś właśnie przy posągu. A nie, dobra. To było tutaj. Co? A z jakiej racji ja to mogę drugi raz niby zebrać? Ej, bez sensu akurat. Liczyłam, że tutaj kogoś znajdę, a niestety nie znalazłam tej osoby. Ej, no to naprawdę słabo. Bo pamiętacie właśnie to zadanie z tą księgą i z tym Rubenem, no nie? On powinien tutaj leżeć martwy. I wydawało mi się, że go tutaj spotkam teraz, a teraz go tutaj nie ma. To akurat mega useless jest. No, czyli na razie cenna księga zostaje nam. Proroctwo. Odtrutka. Pradawna magia. Złoto piratów. Okej. Dobra, to nie. Towarzysz broni. To możemy zrobić, ale... Trzeba się będzie przebić przez dużą liczbę przeciwników. Gra w kości, gildia, kopacze, zalecenie zarządcy, poszukiwanie Xardasa, rozbitkowie, droga, przyjaciel, orkowie, wysłannicy, Ashdod. A ciekawi mnie, czy jak będę na statku... Mogę na statek się teleportować? To jest akurat mega useless. Teleportacja na statek, na pokład Albatrosa. Mogę tak po prostu się tepnąć? No nie mogę.
Szkoda. Dobra, no to chyba... Chyba na razie stąd spadam. Chociaż w sumie zaraz. Nie no, dobra, wypadałoby tych kopaczy załatwić. Czyli na Tamorze troszeczkę zostaniemy czasu. Do zamku. To nie wygląda dobrze i wierzcie mi, że dobrze to nie jest, ani trochę. Dobrze, że tu jesteś. Musisz mi pomóc. Pomóc? A w czym? Jeszcze pytasz. Czyżbyś nie widział orków za bramami zamku? Czemu miałbym nie widzieć? Widziałem. Więc rozpraw się z nimi, zanim przenikną do zamku. Dlaczego ja? Czyżbyś nie mógł tego sam zrobić? Nie. Przecież mi przyrzekałeś, że król Erchaobar zawsze mi pomoże, jeśli znów przysięgę Enemu wierność. Cóż, tak było. To świetnie. Jesteś królewskim wojownikiem, a my jesteśmy w niebezpieczeństwie. Przyszedł czas, byś udowodnił, że twoje obietnice są coś warte. Albo znowu zacznę negocjować z orkami. W sprawie kopaczy. Tak, jak ci idzie ich szukanie? Znalazłem 9 ludzi, gotowych do pracy w kopalni. Doskonale. Zaprowadź ich do kopalni i wyjaśnij, czego się od nich oczekuje. Jak sobie życzysz. Tylko najpierw chciałbym wyjaśnić jedną rzecz. A więc, zapłatę. Kopacze chcą otrzymywać po 10 sztuk złota za dzień pracy. Co? 10 sztuk złota za dzień. Czy oni myślą, że mam tu pod ręką królewski skarbiec? Nie, nawet o to nie proś. To zbyt dużo. Przekaż im, że jestem gotów im płacić po 3 sztuki złota za dzień pracy. To zbyt mało. Poza tym, już im obiecałem, że będą otrzymywać po 10 sztuk złota za dzień. Więc to tak. Łatwo ci rozporządzać cudzym złotem. A co miałem robić? Kopacze powiedzieli, że za mniej pracować nie będą. To już twój problem. Dlaczego składasz takie obietnice? No dobra, wykażę się hojnością. Przekaż im, że będą otrzymywać po 5 sztuk złota za każdy dzień pracy. To i tak jest ciągle za mało. Jeśli przekażę kopaczom twoje słowa, oni na pewno postanowią odpłynąć z wyspy. I czym oni odpłyną? Chyba, że na twoim okręcie. W najbliższym czasie, inne statki nie będą przepływać obok tej mei. Więc przekaż im, że muszą się zadowolić 5 sztukami złota za dzień pracy. A jeśli będą chcieli odpłynąć, to powiedz im, że nie możesz ich wziąć na swój okręt. Obawiam się, że kopaczom to się nie spodoba. Rozgniewają się i nie będą chcieli dla ciebie pracować. Nie kłopocz się tym. Wcześniej czy później, skończy się im złoto i przyjdą do mnie na kolanach. Doskonale wiem, jak trzeba obchodzić się z takimi ludźmi. Ale wtedy będę im płacić tylko po 3 sztuki złota za dzień. Ach, ty nędzny wyzyskiwaczu. Nie będę tego tolerował. Co? Chcesz się ode mnie odwrócić i wbić mi nóż w plecy? Jeśli będziesz obstawać przy swoim, to tak. To znaczy, że zabierzesz kopaczy z powrotem, jeśli im więcej nie zapłacę. Właśnie tak. Jak ci to pasuje? Cholera. No dobrze, zapłacę im po 7 sztuk złota. Nic z tego. 10 sztuk złota, ani sztuki mniej. Ale to za dużo. 8 sztuk złota. Powiedziałem 10. Co powiesz na 9? 10. Niech już będzie. Zapłacę im po 10 sztuk złota. Czekaj. To jeszcze nie wszystko. Orkowie przyprowadzili ze sobą 4 troll bojowe, które stanowią poważne zagrożenie dla tej mei. Koniecznie trzeba się ich pozbyć, zanim zniszczą całą wyspę. No, ja. Żadnych wymówek. Albo nam pomagasz, albo otwieram orkom bramy tej mei. Zgoda. A kiedy będziesz się tym zajmował, zainteresuj się też okrętami orków, zakotwiczonymi u naszego wybrzeża. Inaczej do orków dotrą posiłki, a wtedy z nami koniec. No jak widzicie, na Tamorze mamy co robić. Tutaj wam powiem, że trzeba naprawdę uważać i najrozsądniej byłoby się tepnąć w taką okolicę, żebyśmy mogli wejść od miasta inną stroną trochę. Stara ta południowa, domek myśliwski. Gdzie był domek? Aha. Miasto, zamek. No tak średnio bym powiedziała, tak średnio.
Na południową plażę. No i teraz tak, i teraz tutaj wszędzie będziemy mieli nowych przeciwników i nowe rośliny nawet się pojawiają. Witaj. Gdyby wszystko szło dobrze, nie zestarzałbym się tutaj. Uważaj, inaczej pożałujesz. Może zamkniesz swoją gębę. Myślałam, że nam przepadła walka z Herekiem. Ale jednak nie. To akurat dobrze. Chociaż nie powiem, przydałoby mu się życie, bo potem będą z tym problemy. Siema panowie, jakieś macie skargi na mnie czy coś? Chyba nie, co? Chyba nie. Ja sobie pozbieram tutaj rybki. Witam. Czego chcesz? Zostaw mnie w spokoju. Okej, okay, udało nam się na szczęście tego mikrokłościka zrobić, więc to akurat mi się podoba. Jest to naprawdę spoko rzecz. Przebiegniemy się tutaj po plaży. Na razie jeszcze nie będę ich odprowadzać, bo nie wiem, jaki teren tutaj jest na tej tamorze. Czy bezpieczny, czy niebezpieczny? Chyba zależy gdzie. No i tak naprawdę, jak widzicie, przed nami powtórka trochę z rozrywki, jeżeli chodzi o te moby. Natomiast teraz jesteśmy jeszcze silniejsi, więc... Mam wrażenie, że są większe punkty doświadczenia za tych przeciwników. No i jak widzicie, są wodne golemy. Mi się popitoliło trochę, bo mi się wydawało, że one się pojawiają jeszcze w drugim rozdziale. Ale one się tutaj pojawiają właśnie w czwartym. I wierzcie mi lub nie, ale jest ich naprawdę sporo. Tak naprawdę. Siema, ścierwojadzie. Siup. I lecimy. No tak to bywa. Znowu trzeba będzie Bruno ratować tyłek, bo chłop sobie sam nie daje rady. Myślę, że na tamorze spędzimy z dwa odcinki. Próbując wyrżnąć wszystko w pień. Trzeba będzie też uratować ludzi w mieście i to jest bardzo... niespoko sprawa. Okej, okay, myślałam, że Ambrosius sobie stąd pójdzie, ale dalej tutaj jest. I zaraz zginie, jak tak dalej pójdzie. Jak tam sprawy? Nigdy bym nie pomyślał, że jesteś... Okej, okay, spoko. Nie ma sprawy w takim razie. Powiem wam, że teraz mi się tak dobrze gra, że mi się nie chce kończyć, a powinnam. Pojawiły się nowe rośliny na tych wysepkach, bo byliśmy tu. O, tu jakiegoś golema sobie ominęłam tak z dupy. Spoko, bo akurat szybko z nimi idzie. A exp też jest całkiem taki nawet ładny, bym powiedziała. W sumie aktualnie sobie torujemy trochę przejście do kopalni srebra dla naszych kopaczy. Znaczy, tak bym nie szła tędy, tylko pewnie samą sobie ścieżką, ale... No tutaj jest też takie miejsce, gdzie warto... najpierw pozabijać te stwory, nie? No w sumie tędy byśmy szli do tej kopalni.
także torujmy sobie. Zobaczmy, czy tu jest czysto do pierwszej. Tak jest, tylko tam na górze się zrespiło cholerstwo znowu. Ajajaj. Nie, Boże, dobra, bo myślałam, że tam wpadnę. Nie chcielibyśmy tam wpaść ponownie. Ach, całą Tamorę trzeba będzie zwiedzić tak naprawdę na nowo. Dla chociażby tego expa, nie? Który tutaj wszędzie biega naokoło. Ty, ile się tutaj roślin jeszcze nasrało z powrotem. Już nawet nie powinnam tego zbierać, nie powinnam myśleć o zbieraniu tego. Ale to jest silniejsze ode mnie. Ale mam wrażenie, że twórcy nie przemyśleli niektórych rzeczy, czyli właśnie na przykład tak jak byliśmy tam na tej świątyni Innosa i z powrotem mogliśmy sobie stamtąd zabrać Kroniki Tamory. To już jest kompletnie takie nieprzemyślane bardzo. Dobra, zobaczmy, co się dzieje, jak wejdziemy trochę wyżej jeszcze. Odtorujmy. Przestraszyłam się tego kąsacza trochę. Ja tu nie byłam przed sekundą i tutaj było wszystko wybite, czy mi się śniło? Nie wiem, wydawało mi się, że nic tu więcej nie będzie. Okej. No nie wiem. Tam na dół to akurat pójdziemy innym razem. Dobra. O, tutaj coś jest, jakaś roślina się pojawiła z powrotem. Kurde, ile tu jest przeciwników w tym miejscu. To było do kopalni? Tak. Powinnam kończyć odcinek, ale mi się dobrze gra. Aha, tutaj są pierwsi orkowie, no dobra. Trochę się tego nie spodziewałam. Dobra, kolejny poziom. Ej, bo ja mam teraz więcej siły, więc ja mogę tych silniejszych orków zmiatać na... Okej. Nie pomyślałam o tym. W sumie w ten sposób. Czy ja robię właśnie jakąś głupotę? Nie wiem. O matko, tak to na pewno robimy głupotę jakąś. Chować mi te kusze. No. Dobra. Ładnie. Ach, nie ma tak kolejny raz czyścić kopalnię, tylko tym razem z innych przeciwników niż wcześniej, co? Ach, tak się właśnie kończy moje kończenie odcinka wcześniej. Nie robienie jakichś tam pierdółek. A wykonalne jest to z mojej strony. Nie no, ale dobrze się tak przejść od razu, wiecie. Taką drogą jak wcześniej w sumie.
O, ta żyła rudy się naprawiła. Mogę ją normalnie kopać. Wiecie, idę zerknąć, czy tutaj też są orkowie, bo być może zajęli tu piec. Nie, ale widzę, że część żył się odnowiła, mogę je kopać. Ale dobra, tutaj kopalnia pierwsza czysta. Myślę, moi drodzy, że to by było tyle na dzisiejszy odcinek. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Istna masakra będzie, kiedy podejdziemy do tak jakby pod miasto, bo tam jest orków już naprawdę dużo. Myślę, że tam wjedzie na pewno minimum jeden ten deszcz ognia, żeby sobie trochę ułatwić życie. Także cóż. Cześć, kretoszczurki. Dobra, bo ja się nie mogę oderwać. A to akurat mega niedobrze, bo powinnam. Kurde, ale zbyt dobrze mi idzie i zbyt przyjemnie się wybija wszystko na hita, nie? Zresztą, no punkty. O, ja już widzimy tutaj. Ja sobie podejdę tutaj, żebyśmy mogli w kolejnym odcinku sobie od tego miejsca w sumie, że zacząć. Dobra, bo tu się dało wejść, pamiętam. Tu się gobliny pojawiły. A ty skąd? Nie wiem. Dobra, zmieciemy sobie go może trochę szybszym sposobem. Tutaj akurat nie wiem, czy nie będzie gdzieś szczawy królewskiego w tym miejscu, bo mi się tak coś świta. Ale możliwe, że mi się pomyliło. Tak, to nie tutaj. Ale dobra, moi drodzy, do tego już dojdziemy chyba w kolejnym odcinku. Na dzisiaj Wam już dziękuję. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. W kolejnym odcinku spróbujemy odbić Tamorę, bo jak widzicie, no tutaj się nieźle porobiło. Tu orków będzie bardzo dużo. Część już jest nawet w zamku. Dziwię się, że sobie bramy tam nie zamknęli. No ale nie mnie oceniać. Zobaczymy, miejmy nadzieję, że się nam uda przebić. Dzięki i cześć.